Za trudne to jest, kurwa. No, okej. Okay. A więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszych kanałach. Oczywiście mamy naszą czwóreczkę tam, Kifi, Kamil, witam was chłopaki bardzo serdecznie. Siema. 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 No i dzisiaj kolejny nowy tryb, tym razem 3-1 zagramy w chowanego na mapach Titanfalla. Oczywiście się zrymowało. Najpierw... Tak. Widzicie, rymuję nawet nie jestem świadom, jak ten rymuje. Ale do rzeczy, do meritum. Bo to musi być szybko załatwione. Musimy najpierw wylosować osobę, która będzie uciekać przed trójką pościgową. A będzie to uwaga. Oczywiście chłopaki, żebyście mi wierzyli, to wszystko będzie na odcinku, żeby nie było, że za pierwszym razem i tak dalej. I a ja będę uciekał, no to dobra. Dobra, no to wychodzi na to, że ja będę uciekał. Czyli my gonimy. Tak, czyli wy gonicie. I teraz tak, zasada jest prosta, że ja jako uciekający mogę używać wszystkie umiejętności oprócz Tytana, a drużyna przeciwna może używać tylko broni podstawowej, czyli tą, którą zamontuję jako broń pierwszą. Może być to dowolna broń, tylko musi być to broń pierwsza, czyli nie możecie używać jakichś wzmocnionych broni, broni drugich, broni trzecich, etc. Okej, dobra. I kwestia wygląda tak, że gramy do 10 punktów w obie strony, czyli ja muszę zrobić pierwsze 10 fragów, albo osoba... Albo musicie mnie znaleźć 10 razy i możemy umówić się tak, że... Znaleźć w sensie znaleźć i zabić, powalić? Tak, zabić. Okay. Znaleźć i zabić 10 razy. Okay. I teraz pytanie jest do was, czy wy się na to zgadzacie, że powiedzmy mecz potrwa maksymalnie 7 minut i jeśli na przykład wy mnie zabijecie 9 razy, a ja na przykład was zabiję 5 razy, to i tak wygrywam, bo nie dałem się złapać 10 razy, jako ta osoba uciekająca. Czy możemy pójść na takie coś, czy raczej wam to nie pasuje? No, okej, okay, możemy... Czyli na przykład powiedzmy, że będę miał mniej punktów od was, ale nie dam się zabić 10 razy w ciągu tych 7 minut, to okay. Powiedzmy, że wtedy wygrywam. Dobra. 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 No to, Let's no to teraz tak, ustawienia, muszę wszystko ustawić ładnie. Czyli bierzemy broń podstawową, czyli jak mamy no, krabi, to bierzemy ten pierwszą, okej. Okay. Tak. To, i teraz tak, tryb. Się respisz. Damy sobie po prostu... Piloci kontra piloci. Kifi, daj zmień drużynę i przejdź do drużyny, tak? Tak. Ustawienia. Limit punktów 10 daje i 7 minut czas trwania. Mhm. Dobra, czy chłopaki chcecie przypisać tego, że będziecie mnie szukać, to może się przerzucimy. W sensie pójdziecie na inny kanał. Czy może, albo jak się zacznie mecz po prostu. Nie wiem, żebyśmy... jak chcecie. Żebyście też, żebym ja też nie słyszał, gdzie wy chodzicie, co nie? W sensie, żebym okay, się nie ukrywał, no co nie? Okej, może być. Może być, dobra, tak. To jak wylądujemy, na mapie, to możemy tak zrobić, co się przerzuci. Okej. A czy... Dobra, wszyscy... To no? ty się weź przerzuć najlepiej, o tym może jeden, dobra, nie? Dobra, będzie szybciej. Albo no. Się zmutuję po prostu. Zmutuję się, mam pod klawiszem mam zmutowanie na Discordzie. Dobra, okay. Czy jest limit punktów 10, limit czasu 7. Okay. Jeśli nie zdobędziesz 10 punktów, to wygrywam. No chyba, że zdobędę ja więcej punktów po limicie, to dobra. Okej, let's go! Okej, let's go. Okay, a, nie włączyłem nagrywki, kurwa, jeszcze raz. Okej, let's go! Okej, let's go. Okej, let's go. Okej, let's go. Dobra, mamy to. To same zasady. Dobra. Tylko teraz właśnie kurczę... A dobra, bo zaraz się złączę, jakoś zastanawiam jak grać, bardziej szkrować. Dobra, zobaczymy. No, żeby to jakieś ciekawie wyglądało. Mhm. Powodzenia, chłopaki, udanego meczu. No, powodzenia. Mutuję się. No, powodzenia. Zasługują na to, by przelecenie krew. Zaruszamy. No. Mamy... Tym razem bez Tytanu. Wcześniej poszliście. Dobra, to ja się rozdzielam. No, ja idę środkiem. O, gdzieś tu nożyk poleciał. Nożyk poleciał gdzieś tutaj. Gdzieś tu nade mną. O, macie. O kurde, na górze jest. Kamil, w lewo. Jest tu gdzieś. Bo na górze był, że na dachu, nie wiem kto był na górze. Ja jestem na górze, ale dopiero przyszedłem. Ale gdzie niby jest tam teraz? No nie ma go. No to... Mamy trochę Lipton.
No go nawet nie słyszę. Ja też nie. Coś tam. Wykrył mnie. Z początku, no. Gdzieś u was, nie? O jest, coś. Gdzie? No, jestem na lowku. Gdzie on jest? U mnie? To nie wiem. Kurde. Leży. Dobra, ładnie. Już dostał tym, kurwa. Co to był za super skok, kurwa? Co to był za super skok? Aha, druga broń, no to nieźle. No. To fajno. Dobra. No, powiem wam, że może być ciężko. No, ciężko, żeby go znaleźć. Teraz to może być ciężej niż przedtem. Tak. Wykrył mnie. O kurde, dobra, widzę go. Gdzie? Na górze jest. Kurde, nie wiem jak to się oznacza. O nie, ale dostałem. Dobra, widzę. Leży. Kurwa! Dobra, ładnie. A wziąłem go tak od boku. Kurde, ja umiejętność zmarnowałem. Dobra, jak ja tam się grzę. No właśnie taki było, słychać jak na radiu. Kurde. Tak do niego nagle powiedzieć, ej, jak tam ci idzie? Tatuję, że... Kurde, no ja nie mogę go w ogóle ten... No ja nie widzę go w ogóle. Tylko ja też. Jestem ciekawy, jak się odmacza w tej grze. Potrzebuję. Tylko nie wiem gdzie. Czekaj się na daleko. Nie mam pojęcia. Tylko, że on ma, tyle, że on ma snajpę, kurde, to... Też ma. Aha. Tylko taką dziwną. Aha, no okej. Okay. Mamy tu taki bardziej laserek, bym powiedział. Laser snajperski. Jest tu mnie. Laser snajperski. Ja pierdolę. Nawet nie musiałem pomyśleć. Kurde, no to ja w takim razie nawet fraga nie mogę zrobić. Jest gdzieś. Dasz radę? Tak, ja go nie widzę go już. Jeszcze, tylko nie wiem. A dobra, u mnie. Dobra. Jest zdjęty. Nice. No nie ukrywam, że kurwa jest wysoki. To jest... Za trudne to jest, kurwa. No okej. Imponujący duch walki, naprawdę wygrywamy, tak trzymać! No dobra, to co? Trzeba by go gdzieś znaleźć. O, jest. Gdzie jest? Na daleko. Jest, na budynku. Który? Tutaj. Chyba. Już leży, dobra. A, zdjąłeś. Dostał head dzika. Dobra, no ja nie zdążyłem. Ja nawet nie zdążyłem dojść. Nie wiem jak się zaznacza w tej grze. Jest też właśnie nie wiem jak się zaznacza. Mam... Czy w ogóle się da? To jest dobre pytanie. Da się. Powinno się dać, ale... Może i myślałem, że scrollem, tylko scrollem miałem umiejętność. No właśnie, tak samo. Ja też. Nie wiem czy z niej mogę korzystać? Chyba tak, nie? No chyba nie. Aha. Co mi wiadomo. Jest, na dole. Dobra, zdjęty. Aha, okay. Nawet się nie odwróciłem jeszcze. No dobra. Mi się wydaje, że on się tam respi, gdzie nas nie ma. No tak. Dobra, półtorej minuty zostało, a ja... Oni się rozdzielili, teraz może grałem, dobra. Trzeba się schować.
Czemu tam jest coś na czerwono teraz? Nie wiem, bo mało HP mam chyba. A nie, tu jakieś pole jest. Jakby. A do jest? Tego, dobra. No. Gdzie? Polu był. To, już tak nie ma? Zdjąłeś? No zdjąłem, okay. Zdjąłem. A to git. Dobra, spoko. A po to pole chyba, że w polu tam się on respi. No w takim czerwonym to tam polu, on jest. W polu karnym? U nas na przykład jest coś takiego niebieskiego, nie? To nie jest nasz chyba respi. Zdominowaliśmy ich. Nieźle, pilocie. No to co? Chyba po naszej wygrana. No. No. On jeszcze gdzieś był tutaj chyba, albo mi się wydawało. Nie wiem. Aha! Jest! Przyleciał. A gdzie jest? A dobra, widzę. Dobra. O, zdjęty, okej, okay, ładnie. No, jeszcze jeden. Już nie zdążymy. No już czas. Ty myślałem, że to... Te na to jakieś... I teraz wyeliminować. Dobra, chłopaki, teraz... GG. W sensie to teraz z racji tego, że nie osiągnęliście tych 10 punktów, także teoretycznie chyba mogę uciec, nie? Czy w sensie pozwolicie mi uciec? Nie wiem. Teoretycznie, no wygrałem teoretycznie, no ale... Jak w sensie, wygrałeś? No bo nie zdobyliście 10 punktów, no, tak? To ty też nie wygrałeś, bo nie zdobyłeś 5. No ale, no. Bo mówiono, że jak nie zdobędziecie 10. Znaczy, no nie wiem, w ogóle ja widziałem, że Kiki zmieniał broń tak swoją drogą, ale okej. Okay. No widziałem, jak raz do mnie strzeli ze snajperki, a za drugim razem z karabinem. No dobra, czyli co? Czyli czasowo nie wygraliśmy, bo nie zdążyliśmy i tak przegraliśmy? Znaczy, no jest remis jakby co, nie? W sensie, no to... To... Bo te 7 minut na 10 kili to troszeczkę mało czasu. Trochę mało czasu, no. Wychodzi. No. Ja na przykład, no to ja nie jestem w stanie nikogo zabić, bo ktoś zmieniał broń w trakcie. Ale to jak strzelałem z tej AWP, to w sumie nawet AWP nie była, tylko laser, no to ale... też zwykła broń była. Ale mówiliśmy, że z jednej podstawowej broń. No ale dobra. No ale to jest podstawowa właśnie. Ale taka w sumie druga podstawowa. Ale podstawowa. No to ja to tak naprawdę miałem tylko sztylet zwiadowczy, to jest jedyne co mnie różniło w takim razie. No ale to dobra, czyli i tak przegraliśmy. Ja używam. Znaczy nie, to nie wiem, no to remis, no chyba, tak? To remis w takim razie. No bo to nie wiem, bo w takim razie to ty byś mógł równie dobrze kampić w jednym miejscu i wygrać, nie? Bo na przykład byś nie zrobił żadnego fraga i my też. Teoretycznie. No ale to tak nie zrobię, no to nie wiem, w sensie no to... No to dobra, no to przegraliśmy w takim razie, bo no to nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to podliczyć. W takim razie. No sam nie wiem, no. No bo mówiłeś, ciężko, że albo... No zasady były takie, że albo my 10, albo ty 5, tak? No to nikt nie wygrał, no to proste, tak? No ale my mieliśmy więcej jakby niż... No dobra, znaczy, to się, bo ja, znaczy teoretycznie to da, no to dobra, no to ja powiedzieć. No dobra, no to ja teoretycznie ty wygrałeś, nie. bo byłeś no, bliżej, znaczy, tak? No nie, ale, no nie, znaczy ogólnie to jest tak, jeśli miałbym się kusić już tak od razu, to trochę ciężko byłoby mi kogokolwiek zabić, jak przez długi czas byliście na przykład we dwójkę, na przykład, czy patrzyłem, bo w sensie, inaczej, to jest tak, że jak ty giniesz, to podświetla ci innych wrogów i widziałem, że jest dwójka blisko siebie. No albo na przykład Kifi mi zmienia broń i mi zadaje snajperką A ja ci nawet nic nie zadałem z tego laserowego. No zadałem, trafiłeś we mnie w tym laserowym. No może raz, dobra. No i wtedy i potem mi dobiłeś z karabinu szturmowego, także mogłem też tak, no nie wiem. Tyle, no. Możemy zrobić tak, że ogłosimy remis. I tyle, no. Nikt nie wygrał. Co? I tyle, no bo okay. ani nie zabiliście mnie 10 razy, ani ja się 5 razy nie obroniłem. Mhm. Także chyba tak będzie sprawiedliwie, jeśli można tak powiedzieć, co nie? No to no okej. Okay. No niech będzie tak już. Chociaż ten chowany, no to ciężko, no ciężko. No ja ciężko, ale to też ciężko jest z naszej strony jakby się porozstawiać po każdej z innej stronie, nie? No bo... No a mi ciężko było się chować też, to też fakt. Bo też nie chciałem grać, w sensie wiecie, no może przy końcówce bardziej, jak już był, bo zbliżał się koniec czasu, ale... Mhm. Powiem mojej perspektywy, że czasem jakby starałem się poruszać i rzucać te lotki, tak was oszukiwać, jakby cały czas byłem w ruchu, ale to też było ciężko, tak? Mhm.
się schować, jak idę, patrzę, widzę Kamila i nagle z pleców widzę ktoś inny w ogóle. Jeszcze właśnie Kisi mam pytanie, co to był za super skok? Bo tak jakby z powietrza mi przyleciałeś, jakby... Byłem... Jakby to było coś takiego, że ja sobie normalnie idę, w sensie idę, tak, i patrzę i słyszę jakiś dźwięk plecaka odrzutowego, jakby ktoś w ogóle zbił się w powietrze i zszedł w dół, nie wiem o co chodzi. I potem patrzę i ty jakby pojawiłeś się, nagle i mnie zabiłeś. To nie wiem, czy ty zaskoczyłeś wtedy ze ściany, ze sufitu czy co, bo to był jakiś pierwszy frag. Ale że ja? No. Bo ty, no, to był... Podwójny chyba to był skok wtedy i zeskoczyłem na pastachu. Okej, bo ja tak sobie idę, patrzę, Kamil jest, dobra, to idę mu na plecy. Patrzę, jakby jakiś jetpack słyszę z tyłu i nagle ginę, co nie? Także no. No ale dobra, no to powiedzmy, że to był średni pomysł z tym Chowadem i możemy ogłosić remis po prostu, żeby było sprawiedliwie. No okej. I tyle, także no. Dzięki za oglądanie, Chowanego już raczej nie będzie i widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki, do następnego.